20 stycznia wspominamy świętą Eustachię Kalafanto, dziewicę. Urodziła się 25 marca 1434 roku w Annunzianta na Sycylii w szlacheckiej rodzinie. Na chrzcie otrzymała imiona Szmaragda Bernarda. Ojciec pragnął, by córka wyszła za pewnego kupca, jednak ta chciała oddać życie Chrystusowi. W wieku 15 lat udała się do klasztoru klarysek w Messynie, jednak rodzice wymusili na niej powrót do domu. Jej babcia zagroziła, że jeśli opuści dom, spalą klasztor. Jednak pod wpływem uporu i zdecydowania Szmaragdy ustąpili i pozwolili jej wstąpić do klarysek. Przyjęła tam imię Eustachia. W roku 1457, widząc zbyt rozluźnioną dyscyplinę w klasztorze, założyła nową fundację Santa Maria Accomodata. Zaprowadziła tam surową regułę, została przełożoną nowej wspólnoty. Dołączyły do niej dwie siostry, Małgorzata i Franciszka, oraz ich matka, Matylda. Wkrótce Eustachia musiała przenieść klasztor do Monte Vergine z powodu wielkiego napływu kandydatek do wspólnoty. Eustachia w ciągu swojego życia wielokrotnie doznawała wizji mistycznych, nierzadko też przeżywała duchowe udręki. Zawsze jednak przyjmowała je z pokorą, żywiła szczególne nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu i Matki Bożej. Jej klasztor był miejscem schronienia podczas trzęsienia ziemi. Zmarła w opinii świętości 20 stycznia 1491 roku w Monte Vergine i w tamtejszym klasztorze znajduje się po dzień dzisiejszy jej ciało, zachowane w stanie nienaruszonym. W 1782 roku jej beatyfikacji dokonał Pius VI, a 11 czerwca 1988 roku święty Jan Paweł II ogłosił ją świętą. Módlmy się. Wszechmogący i wieczny Boże, który wybierasz to, co pokorne i słabe, by poniżyć potęgę tego świata, daj nam, którzy obchodzimy wspomnienie świętej Eustachii, dziewicy, naśladować jej stałość w pełnieniu Twojej woli. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.